Uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do upragnionej przystani. Psalm 107, werset 29 i 30. Tak. Huragany są zjawiskiem, które człowieka uczą pokory. Które człowieka uczy pokory. Pod koniec XIX wieku huragany otrzymywały przypadkowe nazwy. Nie było w tym żadnej reguły. Atlantycka burza, która zniszczyła maszt z łodzi noszącej imię Anti, stała się znana jako huragan Anti. Mniej więcej w latach 80. XX wieku amerykańscy meteorolodzy wprowadzili precyzyjny model nazywania huraganów. Stworzono zamkniętą liczbę imion po jednym na każdą literę alfabetu. Również i w naszym życiu są różne sztormy i huragany. Noszą imiona takie jak bezrobocie, depresja, samotność, problemy finansowe, choroba, smutek. Często pojawiają się niespodziewanie i mocno w nas uderzają. Pisarz psalmu, z którego wziąłem ten fragment, czyli psalmu 107, uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. Wtedy uradowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do upragnionej przystani. Psalm 107, werset 29. I autor tego psalmu zna takie huragany również. On wie, że Bóg jest tym, który panuje nad takim huraganem i dopuszcza go. Dlaczego Bóg tak czyni? Chce nas gnębić? No przecież nie. Chce wskazać na siebie, chce, byśmy poczuli, że go potrzebujemy. Gdy morze jest ciche i łódź płynie bez problemów, wtedy często nie pytamy o Boga, nie pytamy o Niego. W dobrych czasach także jesteśmy winni oddawać cześć naszemu Stwórcy, dziękując Mu za wszystko, co nam daruje. Nikt z nas nie chce mieć sztormów w swoim życiu, jednak wielu ludzi, patrząc do tyłu, wstecz, dziękowało Bogu za to, że dopuścił takie niepokoje w ich życiu. Przeżyli wybawienie, które było o wiele bardziej widoczne w ich duszy niż na zewnątrz. Na przykład przebaczenie, pokój, radość i pewność cudownej przyszłości u Jezusa Chrystusa. Nadejdzie dzień, gdy odpoczniemy od wszelkich huraganów, wtedy, gdy dotrzemy do upragnionego portu. To miejsce cieszy. Tam nie ma sztormów, krzyku. Tam wszystko jest przepiękne. Czy masz takie pragnienie? Jeśli tak, to uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Więc jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, zamiast do piekła, na które zasłużyłeś. Nie zasłużyłeś na niebo, nie jesteś święty jak Bóg, a mimo to Bóg przypisze Tobie świętość, uświęcenie wynikające z tego, że uwierzyłeś w Pana Jezusa, który umarł za Twoje grzechy na krzyżu Golgoty. Bez wiary nie można podobać się Bogu.